trwa przebudowa starego kina Orzeł, które stać się ma Centrum Integracji Kulturalnej. Miejscem spotkań, miejscem kulturotwórczym z bogatą ofertą zajęć artystycznych i integrujących. Brakowało nam takiej sali na kameralne koncerty, na jazzowe, na monodramy, maleńkie spektakle, które wymagają małej sali, nie takiej ogromnej jak w kinie Forum, kawiarenka. Generalnie chcemy, żeby młodzież tutaj się czuła jak u siebie, żeby miała taką przystań, że do takiej kawiarenki można przyjść, można zobaczyć, co dzieje się w pracowniach, niekoniecznie być tym uczestnikiem, ale żeby to było takie przyjazne miejsce dla młodych ludzi, dla takich ludzi twórczych, a my ich będziemy wspierać w ich działaniach. Budynek dawnego kina Orzeł znajduje się na terenie obszaru rewitalizacji miasta Bolesławca. Głównym celem jest podniesienie standardu życia ludzi tu mieszkających, ale jednocześnie podwyższamy atrakcyjność turystyczną, atrakcyjność kulturalną. Miasto staje się bardziej przyjazne i mieszkańcom, i przyjezdnym. I to w tej kolejności, bo my to wszystko przede wszystkim robimy dla mieszkańców, tych, którzy tu mieszkają i dla tych, którzy być może po tych remontach będą chcieli do Bolesławca się przeprowadzić. W budynku powstanie m.in. sala widowiskowa, pracownie fotograficzne i filmowe, ciekawe, przeszklone foyer. Budynek w ścisłym centrum miasta kiedyś był jednym z najbardziej urokliwych miejsc. Przed wojną kino Adler, wybudowane w XIX wieku. Bolesławianie nie szczędzili wówczas pieniędzy na kulturę. Pięknie zaprojektowany, znakomicie zlokalizowany. Swoje lata świetności dawno ma już za sobą. Teraz blask tego miejsca będzie przywrócony. Centrum Integracji Kulturalnej będzie miejscem edukacji filmowej. W Bolesławcu są młodzi twórcy, którzy w nowym ośrodku będą mogli jeszcze lepiej się rozwijać. Przede wszystkim pracownia filmowa, bardzo nowoczesna, ze znakomitym wyposażeniem i pracownia fotograficzna. To jest jakby kontynuacja tej edukacji filmowej, bo głównie jesteśmy nastawieni na kino niezależne, na kino offowe, dlatego przeglądy, planujemy festiwale kina amatorskiego. Rozwijamy tutaj, w tym budynku rozwiniemy amatorski ruch artystyczny, ale w kierunku właśnie pracowni filmowej. Takich miejsc brakuje. Często jest tak, że nie ma możliwości wyświetlenia filmów, ponieważ jedno kino, jedna sala kinowa nie zawsze daje możliwość pewnego współdziałania z innymi rzeczami, czyli kinem offowym, DKF-em, czy też z projekcją filmów, które chcą na przykład wyświetlać stowarzyszenia. Projekt Adaptacja byłego kina Orzeł na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Centrum zostanie otwarte na przełomie 2012 i 2013 roku.